Szanowni Państwo, kategoria produkt turystyczny ma za zadanie dodatkowo promować i wspierać przedsięwzięcia regionalne, znane nie tylko w granicach powiatu, ale również w kraju i na świecie. Dlatego też wyróżnienie w tej kategorii produkt turystyczny otrzymała impreza sportowa rozsławiająca nasz region w kraju i na świecie. Przynajmniej tej imprezie, przyznanie tej imprezie wyróżnienia to między innymi 4. nagroda za wzorową organizację Mistrzostw Polski 2008 od prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Ireny Szewińskiej. 4. odznaka Korona Maratonów Polskich 2009 Krakowia Maraton. Ponadto zawodnicy w Dębnie uzyskują nominacje do Igrzysk Olimpijskich. Maraton to bieg szczególny, to coś więcej niż rywalizacja sportowa z innymi uczestnikami. Maraton to przede wszystkim walka człowieka z samym sobą, z własnymi słabościami i przeciwnościami losu. Maratończycy pokonują długi i trudny dystans niezależnie od warunków pogodowych. Muszą potrafić równomiernie rozłożyć swoje siły, skupić się na wysiłku, mieć wizję osiągnięcia celu. Wymagania, jakie stawia maraton, pomagają wypracować niezwykły hard ducha w człowieku. Uodparniają go i wzmacniają, a sportowa rywalizacja pozostawia w sercach biegaczy radość, która utrzymuje się na długo po skończonym biegu. Wyróżniony produkt turystyczny to wzorowo zorganizowana impreza lekkoatletyczna, największa w regionie, skupiająca tłumy biegaczy oraz kibiców. Cykliczność tej imprezy powoduje, że na starcie z roku na rok staje się coraz więcej zawodników, a co za tym idzie również kibiców i gości z kraju i zagranicy. Specyfika klimatu, jaki się wytwarza wokół tej imprezy, polega na tym, że coraz więcej ludzi zaczyna biegać. Zatem maraton promuje zdrowy tryb życia nie tylko wśród zawodników, ale i osób go oglądających. Szereg imprez towarzyszących maratonowi, a związanych z bieganiem, na przykład zawody sportowe przedszkolaków, bieg piżamowy, bieg rodzinny, powodują, że popularne staje się zdrowe życie już w wieku przedszkolnym. Powstają grupy biegowe, które startują w różnych biegach i na różnych dystansach. Celem jest również włączenie mieszkańców gminy w organizację tego biegu. Dzięki bieganiu atrakcyjność turystyczna powiatu wzrasta. Oznakowane szlaki rowerowe, czyste jeziora i piękne lasy do biegania zapraszają wszystkich tych, którzy cenią sobie nie tylko spokój, ale są miłośnikami historii i sztuki. Ogromnym wyróżnieniem dla maratonu Dębno było otrzymanie po raz 9 certyfikatu jakości Złoty Bieg 2009. Certyfikat ten ma honorowe znaczenie. Posiadanie certyfikatu podnosi prestiż imprezy oraz stanowi potwierdzenie wysokiej jakości organizacji biegu. Dębno jest ewenementem na skalę światową. Małe 15-tysięczne miasteczko znane jest wśród biegaczy z wielu kontynentów. Maraton Dębno jest najstarszym i nadal najszybszym maratonem w Polsce. Dębno jest Mekką dla biegaczy maratonów w Polsce i nosi dumny tytuł Dębną stolicą polskiego maratonu. To będzie minimum olimpijskie, proszę Państwa! Jest już na mecie! Fantastycznie! 2:12:00, Henryk Szos, minimum olimpijskie! Zyskane nie. Czas w okolicach 2:13:00. Bardzo dobry wynik Rafała Wójcika. I jest Rafał Wójcik na mecie. Czas poniżej 2:13:00. Wielkie brawa. Powiedzmy sobie szczerze, mogę to powiedzieć jako, no tak nieskromnie mówiąc, specjalista od maratonu, bo przecież kiedyś własnymi nogami sprawdzałem trasy maratońskie. Nie są to optymalne warunki, szczególnie na tym końcowym etapie, kiedy się to zmęczenie narasta. Panie i panowie, Złoty Żagiel w kategorii produkt turystyczny za długofalową promocję regionu w skali kraju i świata, wybitny charakter przedsięwzięcia, bogatą tradycję sportową oraz promocję zdrowego trybu życia przyznany zostaje 36. maratonowi Dębno. Zapraszam na scenę po odbiór nagrody przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego 36. maratonu w Dębnie. Thank you.
zanim dopuszczę nagrodzonych do głosu, zadam pytanie, na które może pan burmistrz odpowie. Tak wspaniały maraton, jaki organizujecie ode mnie, co roku musicie się starać o to, aby to organizować. Czy już nie można by było tego tematu klepnąć raz na zawsze, żebyście zawsze mogli być organizatorami? Maraton możemy organizować co roku, to zależy od woli Rady Głównego finansującego to przedsięwzięcie, jednak formuła Mistrzostw Polski co roku jest rozpatrywana przez Komisję Biegów Długich przy Polskim Związku Lekkiej Atletyki. I co roku w czerwcu musimy składać taki wniosek, no, przez to, że jest to najszybszy bieg w historii 50 wyników z historii maratonów polskich, około 40 zostało osiągniętych w Dębnie. Wśród 10 najszybszych wyników 9 jest z Dębna, czyli tytuł najszybszy maraton polski jest jak najbardziej poparty faktem, że biegacze tutaj najszybciej biegają. Trasa jest najprzyjemniejsza, mieszkańcy Dębna kibicują maratończykom, a nie tylko Dębna, przecież w Dargomyślu mieszkańcy na trasie pikniki urządzają, wspomagają, częstują sami swoimi napojami. Atmosfera naprawdę nieosiągalna w dużych miastach, gdzie mieszkańcy wiedzą, że jest maraton, a nie podejmują wysiłku, żeby wyjść na ulicę i pokibicować. W Dębnie jest inaczej. Główną zasługą, jako przewodniczący komitetu tutaj wypowiadam się, ale głównym pracującym sztabowcem jest dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Stanisław Lenkiewicz, który całą robotę ze swoimi ludźmi odwala. Panie dyrektorze, udzielam, proszę też zabrać głos. Ja dziękuję wszystkim członkom komitetów maratońskich i tych poprzednich i obecnych za pracę i udział. Dziękuję sponsorom, dziękuję mieszkańcom. Dzień dobry Państwu. Przekonany jestem, że burmistrz już wszystko powiedział. Ja tylko dziękuję bardzo kapitule, dziękuję bardzo panu staroście. Ze swojej strony chciałbym przede wszystkim zachęcić do biegania, do truchtania i zaprosić na 37. maraton, który odbędzie się 11 kwietnia tego roku. Będzie to kolejne wielkie sportowe święto, myślę, że dla całego naszego powiatu. Bardzo, bardzo Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo.